Dzień dobry, kochani. Witam Was wszystkich już w całkowicie noworocznym stylu, noworocznym tygodniu. Mamy tydzień astrologiczny od 3 do 9 stycznia roku 2022. Trzeciego stycznia mamy poniedziałek. Jesteśmy tuż po Nowiu, w znaku Koziorożca, gdzie być może nieśmiałe panie i panowie odważyli się po prostu być. Oczywiście nie tylko z znaku Koziorożca. Księżyc jest nadal w Koziorożcu i zobaczcie, wędruje pomiędzy cofającą się Wenus i Plutonem. Pamiętajmy nadal o luźnej koniunkcji tych obydwu ciał niebieskich, czyli coś w tym stylu, że nic dwa razy się nie zdarza. Bądźcie zatem czujni i uważni oraz uważne na tych, co obok przechodzą, niekoniecznie mimochodem, bo mogą się zdarzyć na nieco dłużej. Globalnie nie jest to czas bardzo konstruktywny. Nie ukrywam, że niebawem miną 2 lata od sławnej koniunkcji w Koziorożcu zresztą, Pluton, Saturn, Jowisz i Mars. Zatem nie obiecujmy sobie niczego po oficjalnych zapewnieniach, niczego trwałego. I może nie warto czasem oglądać się na drugie, trzecie, czwarte, piąte dno. To, co istotne, to ludzie wokół nas. Plany zupełnie niebywałe, przekraczające naszą wyobraźnię. Zatem planujmy. Im bardziej niezależne te układy, tym lepiej. Oczywiście jeszcze lepiej z ludźmi, których znamy, których wyczuwamy i z którymi to ludźmi bardzo wiele nas łączy. Bo połączenia są chyba istotne, bo zmieniły się kontakty nasze i innych, są na innym poziomie, a zatem wybierajmy poziom kontaktów dla siebie właśnie w poniedziałek. 4 stycznia mamy wtorek, księżyc już jest w znaku wodnika. I to jest taki dzień, kiedy warto jest omijać dobrze znane nam metody. Dodam, że te metody od roku czy od dwóch mogą się już nie sprawdzać. Zatem ich okres przydatności do użycia z pewnością się skończył. Zatem 4 stycznia mamy dzień dla nowatorów i dla pionierek. Entuzjastów i entuzjastek nowych, nietypowych rozwiązań. I czasem jest tak, że na nic się zdają wyuczone sposoby rozwiązywania zagadek. Pojawiają się inne problemy, zagadnienia, kwestie i innym okiem potrafimy na te problemy, na te zagadnienia właśnie we wtorek spojrzeć. Mamy niecodzienną intuicyjność do dyspozycji. Kierujmy się zatem, oczywiście w miarę swoich możliwości, w miarę swoich potrzeb, w miarę swoich zapatrywań, poza zmysłowymi sygnałami i w tym momencie dobrze wybierzemy. Do 16 we wtorek nie robimy błędów. Potem przyczyną naszych obiekcji mogą być inni, którzy wymuszają na nas działania lub też nasza własna niecierpliwość może się przyczynić do fałszywej oceny sytuacji. Zatem do 16 jest w porządku, potem już nieco uważniej. A 5 stycznia mamy środę. Urozmaicam Wam pejzaż. Wenus cofająca się w Koziorożcu, tym razem w sekstylu do Neptuna. No to uruchamia się przedziwnych wspomnień czar, czasem żar, czasem żal. Zatem, co nie miało czasem miejsca, rozpatrujemy to. Czas na nas. Czas, by przyjrzeć się uczuciom. Właśnie z takim brakiem żywliwości też w jakiś sposób je odebrać, ale z bardzo dużą otwartością. Warto jest pozwolić sobie na powroty do miejsc, do osób, które znamy, które kochamy, ewentualnie które znaliśmy. Do tego nam posłużą telefony, maile, sesje, cokolwiek poczujecie w tym dniu, zróbcie to. Z takiego bardziej realnego punktu widzenia to jest fajny czas dla twórców, dla artystów, dla kreatorów, dla dyktatorów mody, dla osób, które wyczuwają i tworzą nowe trendy, czyli dla wszystkich tych, którym fantazja
w środę dodaje skrzydeł. Powstają zatem niezwykłe dzieła i jesteśmy nawet natchnieni, powiedziałabym. Nieco wciągają nas te inne światy, ale tym razem te światy współpracują z nami i my jesteśmy na te światy bardzo otwarte i otwarci. 6 stycznia mamy czwartek. Księżyc już jest w znaku ryb, początek ogólnej troski o innych, tak, bo to skumulował Jowisz. Zatem księżyc, koniunkcja Jowisz i z tej konfiguracji tak to wynika, że troski o ludzkość nigdy za wiele. Oczywiście to może brzmieć nieco sarkastycznie, owszem, ale uważajmy tego dnia, i nie tylko zresztą tego dnia, ale na hasła, które promują dobro ludzkości. Czyli warto zastanowić się, jakiej części tej ludzkości dobro jest akurat promowane, czy dokładnie dobro jest promowane. Nie wchodząc w dywagację, z mojej strony oczywiście, jak najdalej od ogólników, wycofajmy się z nich. Niektórzy mogą mieć dzisiaj szczególny talent do zamydlania oczu, do haseł, które nic nie znaczą, ale nagle wszystkim łezka zakręci się w oku. Szanujmy swoje zdanie, swoją indywidualność, czujmy, bo czując stajemy się lepsi. Dobry czas na rozpatrywanie różnych stron medalu, wysłuchiwanie wielu opcji, ale bez decyzji. Bez decyzji w czwartek. 7 stycznia mamy piątek, no i to jest dobry dzień na decyzję, czyli czasem tych decyzji warto nie podejmować, a odczekać, a czasem mówimy sobie, dobrze, to w tym momencie coś robię. Nie jest to decyzja, czy decyzje nie są to o jakimś globalnym czy życiowym znaczeniu, ale mamy właściwy obraz, niezafałszowane koncepcje tego, co chcemy i tego jednocześnie, co możemy zrobić, czyli co chcemy i co możemy. Do tego jeszcze pojawiają się życzliwi ludzie, tacy z drogi. Po prostu idziemy sobie, a oni się nam trafiają, a my oczywiście im. I mamy niesamowite wyczucie tego, co dobre i ludzie napotkani przez nas też takie wyczucie posiadają. Mamy odwagę, by opowiadać się za tym, co prawdziwe i cenne. I w związku z tym mamy również odwagę na to, by inicjować takie działania w imię zasad uczciwości i rzetelności względem drugiego człowieka. Tutaj zamydlenia już nie będzie. Zatem wykorzystajmy ten dzień, bo mamy szczęście do dobrych ludzi, którzy bezinteresownie pomogą, wesprą, podpowiedzą, czasem też dodadzą otuchy, a o nią też warto zabiegać. 8 stycznia mamy sobotę, no i do działania. Księżyc sobie wszedł do znaku barana i przyspiesza, podkręca nam nieco tempo. Nie ma czasu na rozmyślenia, trzeba coś po prostu robić. Tym razem świetnie myślimy. Mamy tysiące pomysłów, uruchamiamy wiele projektów, informujemy o sobie cały niemalże świat. I to jest taki zasięg tego układu. Kogo należy poinformować? Im więcej osób, tym lepiej. Mówmy, co chcemy zrobić, jakie mamy projekty. Na pewno coś z tego wyjdzie. Niekoniecznie jesteśmy tacy sauté, ale najlepsze pomysły wynikają z tego, że robimy coś spontanicznie. Odzywamy się w sposób szczery. To są bardzo fajne impulsy właśnie w sobotę. Odzywamy się w sposób niewyważony, ale na tyle przekonujący, że za nami idą inni. Sami pod względem jakiegoś własnego działania, jeżeli mieliśmy wątpliwości, jakieś dywagacje, to skutecznie je przeganiamy właśnie w sobotę. 9 stycznia mamy niedzielę i Wenus jest na 18:46 Koziorożca. Oczywiście w Erce. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest koniunkcja ze Słońcem. Na horyzoncie życiowe układy, przyjemne spotkania, czasem interes, czasem biznes, którego nic nie zapowiadało i teraz voilà, mamy. No i to wszechobecne, oczywiście déjà vu. Gdzieś już to słyszałam, gdzieś już to widziałem, albo zaraz, skąd ja jego bądź ją znam. Warto się zastanowić, co dana sytuacja nam przypomina lub wręcz, co dana osoba ma nam do przekazania. To jest czas symboliki, ale nie takiej ogólnej, ale bardzo, bardzo indywidualnej, trafiającej do nas. Zatem wytężmy pamięć, wysilmy umysł i dokonamy w ten sposób bardzo ciekawych odkryć, których Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie
życzę.